Siemanko, witajcie w nowym filmiku. Zaczynamy nowego vloga. Dzisiaj jest piątek, więc bardzo optymistycznie. Jest godzina 8:40, także ja dopiero w zasadzie, znaczy dopiero, no prawie 2 godziny temu zaczęłam pracę. Ale teraz trochę się ogarnęłam, ponieważ zaraz po pracy będę chciała jechać do Gdańska, muszę coś tam pozwracać, do chyba jeden produkt zareklamować, takie tam pierdoły. W każdym razie przychodzę do Was, bo chcę pokazać Wam dwa puste opakowania. I zacznę od żelu pod prysznic z Kalosa. To jest moje już któreś opakowanie, mam też jeden jeszcze w łazience. One są w ogóle, występują w trzech wariantach zapachowych. Ja najbardziej lubię ten, to jest taki zapach takiego świeżego prania, ale taki najprostszej postaci, trochę taki hotelowy zapach, ale bardzo mi się podoba, bardzo lubię. I tu jest z tyłu napisane, że to jest produkt nietestowany na zwierzętach. Kosztuje 6,99 w promce chyba 5 zł, także bardzo Wam polecam, jest po prostu super. Naprawdę, na maksa polubiłam się z tym produktem, tym bardziej, że ten zapach jest taki nienudzący się, on nie jest wkurzający, tylko po prostu taki przyjemny, szczególnie teraz jak jest ciepło na zewnątrz, to mam wrażenie, że on jest taki odświeżający. A druga rzecz to jest szampon So Flow, włosy o każdej porowatości. Też bardzo polecany był ten szampon swego czasu, natomiast powiem Wam tak, no zostało mi, nie wiem czy tu w ogóle jeszcze coś jest, bo chciałam pędzle umyć, ale chyba już nic nie ma. Był ok, do codziennego stosowania jak najbardziej, natomiast jakbym miała co drugi, co trzeci dzień myć włosy, to raczej on by się nie sprawdził, bo on delikatnie oczyszcza, dość słabo się pieni, ale też nie mam na co narzekać, po prostu taki szampon bardzo ok, też nawet był wydajny, bo w sumie nie pamiętam kiedy ja go kupiłam, ale trochę go miałam, także teraz jest ta taka nowa seria z Only Bio chyba, te takie kolorowe, rażące opakowania i słyszałam, że tam są bardzo dobre produkty, więc jak będzie jakaś promka w Rossmanie, nie wiem czy nie od dzisiaj są promocje w Rossmanie, także zaraz sprawdzę, bo jak będę w Gdańsku, to bym sobie od razu poszła i zobaczyła, bo chciałam dwuminutową maskę i może bym się skusiła na jakiś szampon, natomiast ja zamierzam teraz jeszcze pokończyć to, co mam. Między innymi szampon do włosów brązowych z Isany, mam jeszcze ten szampon z Lidla Baśka, także coś tam jeszcze mam, ale wiecie, jakby była jakaś atrakcyjna cena, no to bym na pewno się skusiła. Także dobra, to ja to opakowanie już wyrzucam. Czekam teraz na informacje, co mam dzisiaj robić, bo jeszcze nie wiem. I no i tyle. Potem mam jakieś chyba godzinne znowu szkolenie, więc muszę sprawdzić, o której mam autobus, bo szczerze mówiąc chciałabym tak od razu po pracy pojechać. 15 tam z hakiem, żeby też koło 18 wrócić, bo wkręciła się w krucjatę. Słuchajcie, wczoraj obejrzałam 6 odcinków, z tego co widziałam jest chyba 13. Polecałyście mi i naprawdę dzięki wielkie, serial jest po prostu ekstra, one są tak wciągające te filmy i seriale ostatnio, które oglądam, znaczy ostatnio, no te dwa, o filmach, o którym Wam mówiłam ostatnio i teraz ten serial, naprawdę jestem zachwycona, jeżeli macie coś podobnego do polecenia, to oczywiście napiszcie mi na dole, z chęcią skorzystam z Waszych polecajek, no, także słuchajcie, wracam do pracy, piję sobie tutaj rumianek, bo kawę już wypiłam, śniadanie będę jadła po 10, ale też chcę Wam właśnie powiedzieć, że mam ten rumianek z karmelem, coś takiego z Lidla, kurde nie smakuje mi on. On jest taki dziwny, słodki, ja cukru nie używam od bardzo długiego czasu i odzwyczaiłam się, dla mnie, znaczy mogę dodać trochę cukru jak piję na przykład herbatę z cytryną zimą i z jakimś tam sokiem malinowym. To aż się prosi, ale to też tak troszeczkę dosłownie. Natomiast ja ogólnie wolę kwaśne rzeczy, ostatnio mi się w ogóle pozmieniało i na przykład ten rumianek z karmelem, niekoniecznie. Rumianek z ananasem, taki z Lidla jak najbardziej, ale z karmelem to już dla mnie jest troszeczkę za dużo. Także dobra, to ja wracam do pracy i widzimy się później. Jeśli kogoś by interesowało, co ja jem, to właśnie zrobiłam sobie śniadanie i to jest jedna bułka, przekrojona na pół i tak naprawdę położyłam wszystko, co miałam, jakieś resztki z lodówki, ale akurat na to też miałam ochotę w sumie, bo ja najczęściej jem jajka, ale się miałam ochotę na jakieś takie inne w sumie jedzenie, więc pół bułki mam z twarogiem i z dżemem malinowym, to sobie zjem później. W sensie najpierw zjem tą kanapkę, potem tą, a tutaj mam nawalone wszystko. Zaczynając od jakiegoś serka ze szczypiorkiem, rukola, kiełki rzodkiewki,
mozzarella, bo wczoraj od czegoś otworzyłam i zostało mi. Trochę papryki, pomidora, jakaś kiełbasa, taka szynka chyba konserwowa to jest z Biedry. I tutaj mam takie dwa kawałki, jeden kawałek mozzarelli, jeden twarogu. Zostały mi takie resztki, więc stwierdziłam, że nie zmieściły się na kanapki, więc stwierdziłam, że nie będę tego zostawiała, tylko po prostu zjem. Do tego robię sobie małą kawę, bo ja bardzo lubię kawę z kanapką, z twarogiem i z dżemem. Także no, to będzie moje śniadanie, zjem sobie, no teraz jest za 2:10, więc zjem sobie za chwileczkę. No i potem w ciągu dnia to różnie. Mam też arbuza, wczoraj kupiłam, miałam ochotę na truskawki, ale zobaczyłam, że jest tani arbuz, więc kupiłam sobie arbuza. O, woda mi się gotuje. Także zjem arbuza i chyba zjem coś przed wyjazdem, w sensie mam jakieś krokiety, także sobie je po prostu odgrzeję, odsmażę i zjem przed wyjazdem do Gdańska, czyli koło 15:30. Ale oczywiście w międzyczasie coś tam jeszcze pochrupię, jakieś orzeszki, tu mam resztkę. Zobaczcie, ja jem w ciągu 8 godzin różne rzeczy, na co mam ochotę, tylko nie jem żadnych batonów i słodkiego, bo tego nie jem od śmierci Franusi i nie zapowiada się na razie, żebym miała zjeść. Pamiętajcie, że wszystko jest w waszej głowie i absolutnie nie chodzi o głodówkę żadną, tylko o usystematyzowanie tego jedzenia. I to nie jest tak, że wasz organizm ciągle potrzebuje, to bardziej wasza głowa potrzebuje, bo się przyzwyczailiście do jakiegoś, nie wiem, nazwijmy to trybu jedzenia, w sensie, że na przykład często jecie, podjadacie i tak dalej. To wszystko jest w waszej głowie i można to usystematyzować i jeść, być najedzonym, ale jeść na przykład 8 godzin. Ja tak robię, jem w ciągu 8 godzin i wtedy 16 nie jem. To nie jest głodówka absolutnie, słuchajcie. To jest po prostu, ja tylko nie jem wieczorem. Tak naprawdę, odchodzi mi jakieś wieczorne podjadanie i tyle, a resztę jem normalnie. Po prostu zdaję to u mnie egzamin i czasami właśnie takie traumatyczne wydarzenia do tego doprowadzają, że coś się wam przestawia w głowie i no ja tak miałam, ja przestałam jeść jak ona umarła, nie jadłam wtedy 24 godziny, po prostu no jakby jeszcze jak jechałam z nią na kremację, to w ogóle miałam pusty żołądek, nie miałam nic, trochę wody tylko i trochę kawy się napiłam i nic więcej i od tamtego czasu, słuchajcie, a jutro są 3 tygodnie jak nie ma franuleczki i od tamtego czasu po prostu stwierdziłam, że nie będę jadła słodyczy, mam to gdzieś, zjadam tylko taki kawalątek sękacza, takiego z Mazur, dziewczyna z drugiego teamu przyniosła ostatnio do pracy i głupio było odmówić. Tym bardziej, że to taki maleńki kawalątek tylko wzięłam, bo akurat taki, wiecie, gdzieś tam znalazłam, bo wiecie, ciasto ogólnie, taki kawał ciasta to raczej nie, ale jak był taki malutki, to stwierdziłam, że wezmę, ale to nie było ani z czekoladą, ani z niczym, to był taki po prostu sękasz, tak jakby bardziej słodki. Takie coś słodkiego, bardziej pod ciasto trochę drożdżowe, nie wiem, trochę twardsze, ale bardzo dobre. Także no, to tyle jeśli chodzi o jedzenie, idę zalać kawę, jem śniadanie i dalej biorę się do pracy. Jak fajnie po tych upałach ubrać się trochę grubiej, trochę bardziej jesiennie, tak mogę w sumie powiedzieć, bo mam ramoneskę. Mam co prawda top na ramionczkach, on jest z New Yorkera, w sensie na ramionczkach, no taki jakiś tam tank top, taki wycięty. On jest trochę krótszy, mam też spodnie z wysokim stanem, to są to takie mega długie z mango. Dzisiaj założyłam tenisówki z Adidasa, bo dawno ich nie miałam i stwierdziłam, że założę, dlatego że mają grubszą podeszwę, więc do takich długich spodni jak najbardziej. No i zwykła stara ramoneska. Słuchajcie, ramoneska ma 100 lat, ja ramonesek już nie kupowałam, kiedyś kupowałam co roku, bo mi się niszczyły i musiałam mieć nową. Ta też już jest bardzo zniszczona, ona jakby założyłam jeszcze kilka razy i pójdzie do wywalenia, natomiast teraz ją wzięłam, bo stwierdziłam, że w sumie jest taka dziwna pogoda, nie jest jakoś bardzo gorąco, więc wydaje mi się, że taki outfit będzie całkiem spoko, więc tylko muszę parasolkę wziąć, bo coś się chmurzy. Nie wiem, czy wy to widzicie z tyłu, ale chyba nie, bo się za bardzo odbija. Także, no, także tyle. Słuchajcie, to będę uciekała do tego Gdańska, bo już jest po 15. Mam zaraz jakoś autobus 15:30. Także lecę i odezwę się do was, jak wrócę. Boże, nie mogę się doczekać, jak sobie tutaj zasiądę. To jest mój szlafrok, bo siedziałam w nim przed chwilą, bo było mi chłodno. Także usiądę i będę oglądała dalej krucjatę. Nie mogę się doczekać. Może pokażę wam jeszcze samą tą bluzkę. Założyłam też teraz pasek, bo coś mi spodnie spadają. W każdym razie ta bluzka wygląda... To jest taka zwykła, prosta bluzka. Wiem, że są też takie w Sinseju, w H&M-ie, ale ta, jeżeli chodzi o przyleganie i w ogóle, no jakby o to jak wygląda, to według mnie, dla mnie jest najlepsza. Te z H&M-u są, mam wrażenie, że krótsze i tu mi z tyłu odstają. A nie mogę mieć eski, bo po prostu będę ją tutaj miała. Także przy M-ce niestety, to też zależy od koloru, bo ja mam taką ciemną zieloną, taką może nie ciemną, ale bardziej ostrym takim zielonym kolorze i białą...
biało-czerwoną, ale ja to kupowałam chyba w zeszłym roku te bluzki. Pamiętam, były w jakiejś takiej niskiej cenie po 9 zł, 9,90, coś takiego. I niestety, no właśnie one mi trochę tu odstają, więc one się nadają tylko do chodzenia po domu, ewentualnie. A ta jest taka fajna, przylegająca, także stwierdziłam, że wezmę sobie taką jedną 19 zł, ale to już też jakiś czas temu kupowałam, ale one na pewno jeszcze są, bo one chyba zawsze są w New Yorkerze, jest bardzo dużo kolorów. Tak jak pewnie widzicie, to nie jest taki typowo zielony kolor, to jest trochę taki, ja właśnie nie wiem jak to nazwać, trochę taki metaliczny mam wrażenie, bo on ma takie jakby trochę też przetarcia. Także, no, ogólnie one się fajnie nadają do spodni z wysokim stanem. Jakbym miała normalne, niezjeżdżające spodnie, to praktycznie tego brzucha by w ogóle, zobaczcie, nie było widać. Tylko mi, no, niestety spodnie spadają i dlatego tak jest, ale to się nic nie stanie. Trochę brzucha to jakby, wiecie, jest okej. Także dobra, słuchajcie, nie wiem, która jest godzina, ale pewnie muszę już wychodzić zaraz. Także zbieram się i... A, i jeszcze wrócę kamerę i coś wam powiem. Ja w ogóle nie wiem, ja wam chyba mówiłam, czy nie, że będę w niedzielę pracowała. Ogólnie z tą pracą weekend to jest tak, że no nie da się ukryć, że wszyscy mają przesyt tego projektu, na którym jesteśmy. Bardzo trudny, bardzo ciężki, bardzo wykańczający psychicznie. Natomiast w niedzielę można po pierwsze dużo zarobić pracując. Po drugie plus jest też taki, że mogę sobie na spokojnie siedzieć i robić. Nie mam co 5 minut spotkań, jakichś innych dziwnych rzeczy, nikt nie pisze na czacie, nie muszę się odrywać od mojej pracy, tylko siedzę i pracuję. Także stwierdziłam, że przyjdę, że odpalę kompa i będę sobie pracowała. Tak naprawdę nie mam wyznaczonych godzin, mam po prostu zrobić 8, więc zobaczę, bo jutro miałam iść wstępnie na zlot fanów Depeche Mode do Gdańska. Może pojadę tak do północy i wtedy zacznę sobie pracować w niedzielę, nie wiem, jak wstanę o 9. Chociaż ja tak nie wstaję, ja tak wstanę pewnie o 6. Zobaczę, natomiast też no mówię, tak na 100% nie wiem, czy będę jechała, bo jakoś tak nawet nie mam, powiem wam szczerze, ochoty. Nie wiem, co mi się stało, ale jakoś tak... Ostatnio jak siedziałam w domu przez ten cały czas, to wiecie, zresztą, że jutro jest znowu ta sobota i ta sobota mi się tak źle teraz kojarzy, że po prostu aż mi się nie chce z domu wychodzić, także... A, i też pytałyście, nie wiem, czy wam odpowiedziałam w jakimś vlogu, bo tak spojrzałam teraz, bo mam te rzeczy dla króliczka, jeden już króliczek został obdarowany, mam jeszcze dla drugiego. I tak, ona ma jeszcze tego królika, także dostanie ode mnie te rzeczy i właśnie muszę też z nią się zgadać, bo to już tyle tutaj leży w sumie, no jutro będzie 3 tygodnie, także muszę jej to dać i niech króliczek się cieszy. Będzie miał tyle dobrych rzeczy, że zapamiętać o cię. Także dobra, słuchajcie, to ja uciekam i do później. Słuchajcie, weszłam na chwilę do HM-u na sam koniec, zobaczyć wyprzedaże, dlatego że miałam chwilę do autobusu i... Zobaczyłam tę bluzkę. Nie wiem, czy kojarzycie, ja mam taką z długim rękawem czarną i polowałam na jasną, ale coraz jest niedostępna. I tak w ogóle nie myślałam, żeby kupić z krótkim rękawem, no bo 79 zł trochę tak wydaje mi się, to jest dużo jak na taką bluzkę. Natomiast wisiała taka tylko jedna, jedyna na tych wyprzedażach za 22,90. Tyle, że to jest M-ka. Mi się wydaje, że ja mam S-kę tej bluzki. Ale nie jestem pewna. Ona jest fajna, bo ona tu jest wycięta, nie ma takiego mini rękawka, którego ja nienawidzę. I mówię, no mogłaby troszeczkę być węższa, ale tak czy siak uważam, że jest przepiękna. I słuchajcie, była taka kolejka w HM-ie, ale taka, że ja miałam autobus 18.20 i o 18.19 podeszłam do kasy i mówię, czy może mi pani szybko skasować, bo ja muszę biec. I słuchajcie, ta dziewczyna w ogóle spina włączyła, dała mi tą bluzkę, ja mówię, dzięki wielkie, ona mówi, żeby tylko pani zdążyła. I słuchajcie, autobus się spóźnił 2 minuty i zdążyłam, także mam bluzkę. A, i co ciekawe, słuchajcie, online 79, na Metce 22.90, a ja ją kupiłam za 15.90. Także bardzo mi się podoba. Za taką cenę na pewno ją wykorzystam, gdzieś założę. Ona ma przepiękny ten dekolt. Oczywiście to nie jest dekolt do pracy, wiadomka, ale gdzieś tam wieczorem się ubrać nawet pod coś, wydaje mi się, że super. I jeszcze kupiłam kolczyki z Wezi. Słuchajcie, nie mogłam się oprzeć, bo wymyśliłam sobie jedne kolczyki. Patrzę, są w Wezi. Także kupiłam, bo była przecena. Jak się kupiło za 79 zł, to było minus 50% od wszystkiego. Także wzięłam w sumie 3 pary kolczyków. Dwa to są takie kuleczki malutkie, ale to też wam pokażę. A jedne są przepiękne i zapłaciłam za wszystko niecałą 100 po promocji 49 zł. Także chyba już jutro wam pokażę, bo teraz jest po godzinie 19, chcę się wykąpać, umyć głowę, bo nie wiem, czy rano nie będę jechała na trening. Więc lepiej sobie tą głowę już umyję, przygotuję się i będę oglądała. Słuchajcie, dzisiaj będę już tylko siedziała, oglądała, bo dzisiaj jest piątek, więc jakieś filmiki... urbeksowo-duchowe, no i wiadomo, krucjata.
Jest sobota i montuje się dla Was filmik, a ja sobie postanowiłam tą biżuterię pochować do mojej skrzyneczki z biżuterią. To jest jakaś skrzynka, którą dostałam, słuchajcie, na urodziny, ale już jest trochę uszkodzona. Ktoś chyba ząbkami złapał, także no tak ona wygląda. Jest lusterko, są tutaj szufladki, można sobie coś pochować. I też od razu Wam pokażę tą biżuterię, którą wczoraj kupiłam. To są kolczyki, które chodziły mi po głowie już od jakiegoś czasu. Słuchajcie, jak one mi się podobają. Nie wiem, czy to widać, ale one mają, o, zobaczcie, takie wygrawerowane cyferki i wyglądają przepięknie, trochę jak takie tunele w uszach, naprawdę są mega. I one kosztowały 49 zł, tylko tak jak mówię, ja zapłaciłam 50% ceny za wszystko. I takie malutkie kuleczki, tu mam drugą parę, ja już ostatnio się o nie pytałam i o, tutaj nie widać. I pani mówiła, że takich malutkich nie ma, ale chyba przywieźli, także wzięłam sobie dwie pary, dlatego że, kurczę, ciężko tu ostrość złapać, gdyż tu jest za dużo tego wszystkiego. Czekajcie. No tutaj lepiej widać. I słuchajcie, te małe kuleczki będą na te moje dodatkowe dziurki, także te i te. Ja w ogóle je zaraz założę, bo ja chcę je nosić cały czas i mam zamiar ich nie ściągać, dlatego że ja zawsze rano się śpieszę, to mi po prostu się nie chce zakładać tych wszystkich kolczyków, więc te, z racji tego, że kosztowały 24 zł, czyli ja dam za nie 12,50, bo 24,90 kosztowały. Także będę je nosiła cały czas, ale z tych takich biżuterii w ogóle z czarnymi dodatkami, tam były takie fajne, jeszcze takie małe jakby kwiatki. Ja co prawda nie przepadam za taką biżuterią, ale ona przepięknie, słuchajcie, te kolczyki wyglądają przepięknie, są też łańcuszki, bransoletki, także teraz chyba za każdym razem, jak będę forum, to będę coś kupowała, bo mega mi się te rzeczy podobają. Także uszy nie szczypią, nic się nie dzieje i naprawdę, no, te kolczyki to w ogóle hit. Tak się cieszę, że je kupiłam. Oczywiście, jak będę gdzieś je zakładała, to pokażę Wam, jak wyglądają na uszach. I dzisiaj mamy sobotę. Jak wiecie, dla mnie sobota to jest po prostu straszny dzień, nienawidzę. I dzisiaj rano obudziłam się przed 7 i w sumie nawet miałam taki plan, żeby pojechać na trening, ale stwierdziłam, że odpuszczam. Tak jak Wam chyba mówiłam ostatnio, ja chcę troszeczkę więcej ćwiczyć, w sensie być na zewnątrz, jakieś bieganie, czasami rower. A te treningi zostawię sobie na takie awaryjne sytuacje, więc stwierdziłam, że nie będę jechała. Poza tym ja od tych 3 tygodni jestem tak bardzo zmęczona, słuchajcie, ale tak bardzo, że to wszystko, co ja robię, to uwierzcie mi, to jest takie na maksa zmuszanie siebie do czegokolwiek, bo gdybym miała teraz miesiąc wolnego, nie musiałabym nic, to uwierzcie mi, ja bym z łóżka nie wyszła, nic bym po prostu nie robiła. Także ten pierwszy tydzień, jak odeszła Franulka, miałam wolny, i gdzieś tam, wiecie, no, sprzątałam, ogarniałam chatę, bo po prostu musiałam to zrobić, ale to też nie było dla mnie nic fajnego i nic przyjemnego, także teraz jest trzeci dzisiaj tydzień równo i co chwilę patrzę na zegarek, znowu mi się wszystko przypomina. Także czasami mam tak, że spałabym w ogóle bez umiaru, a czasami jest tak, że mimo tego wielkiego, ogromnego zmęczenia kładę się do łóżka i ja nie mogę zasnąć. Kręcę się, kręcę, kręcę i no i suma summarum w jednym i drugim przypadku wstaję rano bardzo zmęczona. Zmuszam się wręcz, żeby wstać z łóżka i cokolwiek zrobić, także jeny, no tak to wygląda. Ja w ogóle się trochę ogarnęłam, dlatego że może powiem Wam, co mam na twarzy. To jest ten Soft Glam Filter z Catrice, kupiłam jakiś czas temu 20, bo ta, wiecie co, to nie jest jakaś duża różnica między 10 a 20. Ja już Wam mówiłam, że to jest coś takiego, co rozświetla tą skórę, ma delikatny kolor, ale to raczej nie kryje w żaden sposób, bardziej, no tak jakby ten kolor 20 ociepla, a ta jedynka, no jakby jest ciut jaśniejsza i no bardziej się nadaje, jak mam jaśniejszą skórę. No, nie wiem, jak to nazwać, bo mówię, to jest takie niby widać różnicę kolorystyczną. Poczekajcie, ja Wam pokażę. Ale to nie, to jakby nie daje takiego aż wielkiego koloru. No, ta 20 troszeczkę jakby bardziej daje efekt takiej opalonej skóry. Ale to też nie jest nic takiego, wiecie, no, jak podkład. Także ja lubię sobie to mieszać z czymś. I teraz mieszam sobie na przykład z Miszą numer 23. I to, co mam na twarzy, to jest właśnie połączenie tych dwóch produktów. Ja mam taki make-up no make-up, dlatego że chyba pójdę jeszcze pobiegać, ale nie wiem w sumie kiedy, może wieczorem, bo dzisiaj jest też lot fanów Depeche Mode, to Wam chyba mówiłam.
Ale ja nie wiem, czy ja pojadę, bo mimo tego, że jutro pracuję, mogłabym pojechać nawet do tej 12.01, no bo ja nie muszę zaczynać jutro pracy o 7.00, z tym, że coś nie mam ochoty, chyba wolę założyć słuchawki i sobie pobiegać wieczorem. Także zobaczę, a też za niecałą... Za półtorej godziny przyjedzie koleżanka, ma zabrać te rzeczy dla króliczka, także część już została oddana, druga część leży i no, także dlatego się troszeczkę ogarnęłam, też sprzątałam sobie w ubraniach, pakowałam, sprzątałam w sensie tą biżuterię, a i właśnie, mam słuchajcie te kolczyki, zobaczcie, są takie zwykłe, proste kolczyki, ale ja chcę je nosić cały czas, nie będę ich raczej zdejmowała, przynajmniej nie wydaje mi się, żebym zdejmowała, do mojego tragusa mi pasują. Także tylko będę sobie zmieniała te tutaj. W sumie może od razu założę, to wam pokażę, jak wygląda ten jeden. Ten z tym czarnym środkiem. Bardzo mi się te kolczyki podobają, słuchajcie, tak na maksa. Tylko muszę jeszcze zapiąć, żeby mi nie spadł. No, także słuchajcie, no sobota jest obrzydliwym dniem dla mnie. Paskudnym, obrzydliwym i... Poczekajcie, bo jeszcze zatyczkę złapałam. I bardzo nie lubię. Boję się zasypiać w piątek, żeby znowu mi się wszystko nie przypominało. O, i tak to wygląda. Teraz mam pewnie ucho czerwone, ale zobaczcie, no przepiękne są. Jak jeszcze założę drugiego, uważam, że mega. Po prostu mega te kolczyki, mega są zrobione. Fajne to połączenie i w ogóle wielkość, wszystko tutaj pasuje do siebie, także cudo. Więc zobaczcie, czy u siebie nie macie. Nie wiem, może też są online, sobie sprawdźcie. Ja mam jeszcze raz, sprawdźcie. Jeszcze raz wam pokażę. O, tak one wyglądają z bliska. Rewelacja, nie wiem w ogóle skąd to wezi się wzięło, ale gratuluję pomysłów i tego, że stworzyli taką fajną biżuterię w takiej cenie przystępnej. Gdyby była droższa, to podejrzewam, że takiego wzięcia by nie było, ale z racji tego, że ceny są ogólnie uważam bardzo okej, jak za taką biżuterię, no to brawo Wezi, bez kitu, no rewelacja, teraz chodzę tylko w ich biżuterii. No i tyle, także słuchaj, a i jeszcze wam powiem jedną rzecz, słuchajcie, mam też korektor, raz wam mówiłam, że szukam jakiegoś ciemniejszego korektora, dlatego że jak ktoś ma jakieś opuchliznę pod okiem, cokolwiek, no to wiadomo, że nie może używać zbyt jasnych korektorów, bo to jeszcze podkreśli tą opuchliznę. I długo szukałam korektora, który będzie idealny i znalazłam. I to jest Stars from the Stars, taki korektor, ja nie wiem, czy jest ich więcej, to jest tylko jeden. Natomiast ja mam w kolorze 0,5 medium tan, czyli taka średnia palenizna, bo jeszcze szóstka, ale on miał taki dziwny kolor, także ja wam pokażę. Tutaj tak nie widać, ale uwierzcie mi, że on jest ciemny. On jest no tak jak moja skóra, mam go teraz i w ogóle go nie widać. Dla porównania wezmę na przykład Eveline, też jest super, czasami go używam, ale... Nakładam go na przykład w samo tutaj to, wiecie, to załamanie tutaj, gdzie mam sińce. Dzisiaj akurat tego nie zrobiłam, ale czasami tak robię, żeby, wiecie, troszeczkę jeszcze bardziej pokryć, ale tak na całe oko to sobie nie mogę nałożyć. To jest też 0,5 Light Sand. Już wam pokazuję różnicę kolorystyczną. Z tym, że... To też jest jeden z ciemniejszych. Zobaczcie, jest duża różnica. I ten się może wydać pomarańczowy, ale wiecie co, nie. To jest taka jasna... To jest właśnie taka delikatna opalenizna, więc on będzie pasował, jeżeli macie trochę tak jak ja ciemniejszą skórę, to ten właśnie będzie świetny, ten z Stars from the Stars. Tam widziałam w ogóle teraz na nowej promocji Rossmana są przeceny na jakieś ich pudry, nie wiem czy oni to wycofują, bo takie dosyć atrakcyjne są te ceny, czy to jest po prostu przecena. Natomiast widziałam właśnie to, też chyba jakieś podkłady są w przecenie, ten jeden jest taki bardzo popularny, ja na razie nie kupuję, bo ja mam za dużo wszystkiego, więc ja sobie będę kończyła to co mam, ale wiem, że jakiś jest tam szał na jeden z tych podkładów, a w ogóle wiecie co, tak ostatnio, bo siedzę czasami na tym TikToku, żeby zająć sobie głowę, bo no... Nic tak nie pożera wam czasu jak ten TikTok, bo siedzicie i tylko scrollujecie i jakby, wiecie, niektóre filmiki są tak głupie, ale tak bardzo, ale jest też dużo takich, które zresztą nie są głupie i jakby gdzieś tam nawet bym powiedziała, że są przydatne, albo przynajmniej nie jakby są takie neutralne. Ale do czego dążę? Słuchajcie, jak czasami oglądam jakieś takie mini hole tam, to ogólnie
ta większość dziewczyn ma około 1,60 m. I ja nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, bo ja czasami tak sobie myślę, właśnie jak oglądałam te filmiki, tak sobie pomyślałam, kurde, jak ja wam robię haul, coś przymierzam, to jakie to ma dla was jakby w ogóle znaczenie, czy ja to przymierzam, czy nie? Już pomijając to, że mamy inne sylwetki, wiadomo, każdy ma inną, to ten wzrost jednak, no co mi da, że dziewczyna, która ma 1,60 m, przymierzy ciucha? No nic, tak jak ja mam 1,75 m i właśnie jestem ciekawa, jeżeli to nie jest sekret, czy możecie mi napisać w komentarzach, ile macie wzrostu, chcę po prostu się zorientować, czy w ogóle jakby na przykład to moje pokazywanie, mierzenie ma jakikolwiek sens dla was, bo zauważyłam, że na TikToku jednak jest dużo dziewczyn, takich około 1,58 m, 1,62 m, mało która... Tylko ja nikogo nie obserwuję, ja tylko mówię tak z przypadku, jak trafiam, to mało która jest wyższa tam dziewczyna, także jeżeli będziecie chciały, to napiszcie w komentarzach, tak z ciekawości po prostu, ile macie wzrostu i jak tam z kupowaniem ubrań, bo jednak te ubrania są bardzo podzielone, na przykład w Zarze teraz są bardzo długie spodnie i jak ktoś nie jest wysoki, to raczej tam będzie miał problem, żeby cokolwiek dostać, nawet Sisej, zauważyłam, się zmienił i jednak te ciuchy już nie są takie krótkie dla wysokich osób, jak były kiedyś, także no, to tyle. Także dobra, ja słuchajcie, idę wam wrzucić filmik, bo zmontowałam rano, wrzucę wam, znaczy zmontuję jeszcze jeden, dlatego że jutro pracuję i nie będę miała czasu, więc zmontuję jeszcze jeden, akurat wyrobię się do 14, po 14 ma być koleżanka. I zobaczę, co dalej, po prostu, będę się z wami łączyła. Wczoraj też nie obejrzałam krucjaty, dlatego że oglądałam No Entry Urbex, ja bardzo ich lubię, polecam, jeżeli macie ochotę na jakieś takie paranormalne, urbexowe rzeczy. I nagrali filmik aż 2 godziny, bardzo ciekawy, ale no zajął mi tyle czasu, że już niestety krucjaty nie obejrzałam, ale to nic straconego, słuchajcie, czeka na mnie jeszcze 6 czy 7 odcinków, już właśnie nie pamiętam, także na spokojnie dzisiaj albo jutro obejrzę. No dobrze, jest 17.30, ja idę pobiegać, mam na sobie top z H&M-u, ostatnio miałam taki sam założony, tylko zielony i dobrze, że go założyłam, słuchajcie, bo ja już go mam w szafie kilka miesięcy i bałam się go założyć na trening, dlatego że bałam się mokrych plam. Okazuje się, że na nim prawie w ogóle nic nie widać, więc ja sobie ten zielony zostawię chyba do chodzenia na co dzień, bo ma piękny kolor i w ogóle jest fajnie skrojony. Bo wiecie, ja najczęściej w lato chodzę jednak w ciemnych bluzkach, bo tak tego nie widać, jak się spocicie. A przy tym zielonym jest idealnie, bo ten materiał jest taki typowo do ćwiczeń. I ten poliester jest jakoś taki dziwny, tak dziwnie zrobiony, że właśnie ja miałam dosłownie troszeczkę tak jakby ciemniejsze, ale tego prawie w ogóle nie było widać. Także zobaczę, czy są jeszcze inne kolory tych topów. Jak znajdę, to oczywiście wam podlinkuję. Mam krótkie spodenki, adidasy jakieś stare do biegania i saszetkę, ale ta saszetka, słuchajcie, ona też nie jest jakaś super wygodna do biegania, dlatego że obija wam się tutaj o brzuch i jak jest telefon, to jednak wiecie, to trochę waży i to jest takie mało komfortowe, więc jak wrócę, poszukam sobie jakiegoś, nie wiem jak to się nazywa, takiej opaski na rękę i tu się po prostu wkłada telefon i to będzie na pewno wygodniejsze niż ta saszetka, ale no dzisiaj jeszcze ją wezmę, bo nie mam wyboru, także w ogóle miałam to zamówić, ale wyleciało mi z głowy, także no, tutaj mam słuchawki, zaraz założę, ale jeszcze idę najpierw na śmietnik, także uciekam, mam nadzieję, że zmieszczę się znowu w 30 minutach, bo będę chciała jeszcze zdążyć zjeść obiad, ponieważ dzisiaj mam okno żywieniowe 11:19, także mam nadzieję, że zdążę, żeby zrobić sobie jeszcze jakiś obiad, dzisiaj prawdopodobnie będą frytki, także taki obiad z sosem do frytek. No i tyle, i będę sobie oglądała, wykąpię się, umyję głowę i będę oglądała sobie krucjatę, bo na zlot jednak nie jadę, także do zobaczenia później. Siemanko w niedzielę, słuchajcie, jest godzina 9, ja 2 godzin pracuję i właśnie tak zerknęłam za okno, zamknięty balkon co prawda, aczkolwiek zobaczcie jakie chmury. Także chyba dobrze się stało, że pracuję, bo i tak nigdzie bym nie poszła, bo bym się bała, bo prawdopodobnie będzie jakaś burza. Nie chleje, niech będzie burza, mi to nie przeszkadza, natomiast trochę niepokojąco to wygląda, szczerze mówiąc. Jakie ciemne te chmury. No nic, ja wracam do pracy, odezwę się do was troszeczkę później. Siemaneczko, wczoraj się do was nie odzywałam, dlatego że cały dzień miałam zajęty, skończyłam pracę, miałam jeszcze tyle takich swoich rzeczy do zrobienia, musiałam coś z koleżanką ogarnąć, i zleciało mi do 20, tak naprawdę ten czas mi zleciał do 22, w ogóle tak, nawet nie wiem kiedy, także jestem dość zmęczona i miałam nawet w planie nie jechać dzisiaj, bo nie muszę, ale odbębnię i będę miała z głowy, w poniedziałek jeszcze człowiek ma trochę energii, nie wiem co będzie jutro i pojutrze, także pogoda jak widzicie jest w miarę spoko, ale
Wczoraj wam pokazywałam te chmury, oczywiście nic z nich nie padało, a dzisiaj jak wyszłam na balkon, było tak zimno i jest teraz chyba 10 stopni, bo jest 5:49 standardowo, także dość dziwnie i ja tak w sumie się ubrałam, nie wiem, tak pół na pół, mam nadzieję, że będzie mi ok, bo w sumie wczoraj w ciągu dnia też nie było jakoś bardzo gorąco, bo jak wychodziłam na balkon, to widziałam, że ludzie chodzili w kurtkach, niby słońce, ale jakiś wiatr był zimny, także no zobaczymy, w każdym razie outfit jest czarny, jak zwykle moja torba z mojito, uwielbiam, uwielbiam. Ramoneska, stara jak świat, muszę się rozejrzeć za jakąś nową, bo ja mam tą i jeszcze jedną z reserved sprzed chyba 3 lat, ale one są naprawdę już zniszczone, gdzieś tu przy rękawach, w ogóle... Ramoneska, wiecie, jest spoko, ale jak się chodzi w niej często, to nie jest jakaś kurtka na długie lata, bo te materiały są słabe, także jak chodzicie sporadycznie, to ok, ale jak się często chodzi, no to niestety. Więc ja jeszcze dzisiaj ten założę, ale będę musiała się rozejrzeć za jakąś, tym bardziej, że zbliżają się wyprzedaże, więc to jest mój cel zakupowy, kupić czarną. Ja mam tą brązową z Zary, ale ja nie wiem, czy ja jej nie sprzedam, bo ja po prostu w niej w ogóle nie chodzę. Pod to mam bluzkę ze Stradivariusa, ten t-shirt. Dzisiaj jest testowanko. Założyłam ten w serek, bo stwierdziłam, że no zobaczymy. Krótki rękaw będzie ok. Jak będzie mi za ciepło, to sobie zniciągnę ramoneskę, a w biurze na pewno nie będzie mi za ciepło, więc będę sobie tak siedziała. Do tego mam spodnie. Słuchajcie, poczekajcie, tylko dołożę tą torbę. Spodnie są z HM-u z wiskozy. Boże, jakie one są fajne. Słuchajcie, one kosztują 54 zł, mają kieszenie, są, zobaczcie, długie, bo to są takie, nie wiem co to jest w sumie za długość, ale to jest długość idealna. Raz wyprasowałam je parownicą i póki co jest wszystko ok, także no super są na lato, jak będzie ciepło i w ogóle wiecie, one tak wyglądają dość elegancko wbrew pozorom, także stwierdziłam, one są tutaj na gumce i ja mam rozmiar M i one są takie... W sumie są takie idealne, troszeczkę delikatnie luźne. Myślę, że SK też by była spoko, ale to jest wiskoza, więc tutaj nie ma co, wiecie, brać się rozmiaru na styk, bo to nie wiadomo, co będzie po praniu. No i standardowo samby i moje, jak to się nazywa, separatory między palce. Słuchajcie, one dają radę. To są te z Rossmana, co wam mówiłam. Jak wam wrasta paznokieć albo macie jakiś problem z dużym palcem i z... no w ogóle z palcami, no to możecie sobie włożyć ten separator i przy regularnym stosowaniu, no słuchajcie, jest niebo a ziemia, także teraz też sobie włożyłam, no i tyle, wezmę jeszcze okulary słoneczne, biżuteria, mam te kolczyki z, może przybliżę trochę, ja nie wiem, czy ja już nie muszę iść w ogóle, mam te kolczyki z Vezi nowe, patrzcie, jak one ładnie wyglądają i jedną koleczkę, bo stwierdziłam, że te są na tyle duże, że już nie będę dwóch zakładała, ale bardzo ładnie wyglądają. Bransoletki standardowo, mam też łańcuszek z Vezi. O, to serduszko i zegarek, także wszystko bez zmian, makijaż bez zmian, wszystko bez zmian. Także słuchajcie, moi drodzy, ja będę uciekała, mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Nie wiem, czy dzisiaj pojadę na boks, bo póki co jestem tak zmęczona, że już nic mi się nie chce. No ale to wiecie, to się w ciągu dnia może zmienić, także życzę wam fajnego dnia. Chociaż nie wiem, kiedy ten film będzie, czy wieczorem. Ale tak czy siak, fajnego dnia, fajnego wieczoru i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Także do zobaczenia!